Nauczyliśmy się już, co to znaczy mieć w wykładniku liczbę wymierną, przynajmniej dodatnią, czyli taką, która jest ułamkiem. Na przykład wiemy, że 9 do potęgi jedna druga to jest 3, dlatego że wiemy, że jedna druga oznacza po prostu pierwiastek drugiego stopnia, czyli inaczej mówiąc, szukamy liczby, która podniesiona do potęgi drugiej dla 9. Taką liczbą jest 3. No a teraz czas na coś nowego. Zajmiemy się teraz ujemnymi wykładnikami ułamkowymi, czy też wymiernymi. Czyli zastanówmy się, co to by było, gdybyśmy 9 podnieśli do potęgi minus jedna druga. No i tutaj nie należy się bać takich wyrażeń. Może, czy, możesz się czuć za pierwszym razem troszkę niepewnie, ale to jest tak naprawdę bardzo proste. Dlatego, że jak mamy minus, to wiemy, że to się tłumaczy na odwrotność. Czyli po prostu wiemy, że to będzie 1 przez to samo wyrażenie, tylko z dodatnim wykładnikiem, czyli to będzie 1 przez 9 do potęgi 1 druga, no a 9 do potęgi 1 druga to jest 3, czyli to po prostu będzie 1 trzecia. Nie ma tutaj nic trudnego, nic skomplikowanego. Za każdym razem jak widzimy minus w wykładniku, no to wiemy jak go interpretować, że to będzie odwrotność. 1 przez to samo wyrażenie, tylko z wykładnikiem zmienionym na dodatni no, a z tym już umiemy się obchodzić, no bo wiemy, że to jest po prostu w tym wypadku 3. No dobrze, no to zróbmy teraz jeszcze jeden przykład. Weźmy sobie liczbę minus 27 do potęgi minus 1 trzecia. No i jak zwykle zachęcam Cię do zatrzymania odtwarzania filmu i podjęcia próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. No to ile to będzie? No jak mamy minus w wykładniku, no to od razu wiemy, Zgodnie z tym, co tutaj przed chwilą mówiłem, że możemy zamienić to na odwrotność tego wyrażenia już z wykładnikiem zmienionym na dodatni. Czyli to jest to samo, co 1 przez minus 27 do potęgi plus 1 trzecia. Czyli ten minus zamieniliśmy na odwrotność. No i teraz już mamy wykładnik dodatni, więc powinniśmy być w stanie to rozwiązać. Tylko musimy teraz znaleźć liczbę, która podniesiona do potęgi trzeciej da minus 27. No, przypominam, wykładnik 1 trzecia to jest to samo co pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27. To jest inny sposób zapisania tego samego. Może komuś jest wygodniej myśleć o tym w ten sposób, jak widzi to tak zapisane. No jak znaleźć taką liczbę? No wiemy, że 3 do potęgi trzeciej. To jest 3 razy 3, razy 3, to jest 27. No a teraz zastanówmy się, ile by było równe minus 3 do potęgi trzeciej. No to jest minus 3 razy minus 3 i razy minus 3. Minus, razy minus to jest plus i razy minus, no to będzie minus. 3 razy 3 razy 3 to jest 27, czyli dostajemy minus 27. A więc widzimy, że taką liczbą, która spełnia to, czego tutaj oczekujemy, czyli Liczba, która podniesiona do trzeciej da minus 27, to jest minus 3. Czyli tutaj mogę napisać w mianowniku minus 3. A to jest to samo, co po prostu minus 1 trzecia. No i takie jest rozwiązanie tego przykładu. Czyli widzimy, że nie ma się co bać ujemnych, wymiernych wykładników. Po prostu trzeba pamiętać, że minus tłumaczy się na odwrotność. A dalej to już postępujemy tak samo, jak z dodatnimi wykładnikami wymiernymi.